komentarzach pojawiło się pytanie, co będzie, jeżeli jeden inwerter z trzech zostanie przeciążony. Więc teraz jest taka sytuacja, że pierwsza faza bierze z sieci. Jest wpięta ładowarka do samochodu i jest włączona płyta w kuchni. Płyta w kuchni bierze z jednej fazy i widać, że na L1 jest moc 6800 W, a inwerter jest 5000 kVA, czyli 4 około kW. I na AC in jest z jednej fazy bierze 900 W. Z pierwszej fazy bierze 900 W około i dwie następne, dwójka i trójka, jest mniej więcej na 0. I na output power jest L1 5400 w tej chwili. Teraz test off-gridu. Więc wyłączamy zasilanie z Tauronu, zobaczymy, co walnie. Więc zasilanie z Tauronu wyłączone. Multi plus grid lost, czyli normalna rzecz. 6300, 4400. Na jednym z inwerterów świeci się overload, ale nie padł. Zobaczymy, co się stanie, jak wyłączymy Froniusa. Jeden Fronius out. No i wywalamy drugiego Froniusa w tej chwili. Zobaczymy, co się wywali. Wywaliło się. Temperatura na L3 przekroczyła. Jest komunikat, overload i tu jest overload. Więc wywaliło się generalnie wszystko. Ładuje się bateria. Teraz system sam wstaje. Nic nie ruszałem. Teraz nie ma żadnych overloadów. Ładowarka startuje. Leci kupa komunikatów. Lecą fazy po 4 kW. Na fazie 2 overload, na fazie 3 overload. PV charger nic tu nie zmienia, bo to jest tak, jak wyszło z akumulatora. Teraz będzie włączony jeden palnik. Wywaliło się. Overload on L1. Wywalił się cały system. Test przeprowadzony. Wywalenie jednej fazy powoduje w off-gridzie, że wywala się cały system.
jeżeli jest podłączony do sieci, to przeciążenie jednej fazy powoduje, że ta faza przechodzi na sieć. Test zakończony. Panik w kłębce sam się wyłączył, więc zaraz wszystko wstanie.